pod tytułem Blask prawdy w kształtowaniu życia rodzinnego i społecznego, a wygłosi ten referat doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, rektor Akademii Zamojskiej. Przywitajmy go serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyznam szczerze, że mam leciutką tremę, nie tylko z racji obecności moich profesorów, mistrzów, pana profesora Dłubacza, ale i także przyjaciół, studentów. Cieszę się ogromnie, że Państwo znaleźli czas mimo tak pięknej pogody i pięknej pory. Mamy lato we wrześniu. Szanowni Państwo, zagadnienie, które chciałbym podjąć w moim wykładzie, zostało tutaj związane z tym tematem mojego wystąpienia, blask prawdy w kształtowaniu życia rodzinnego i społecznego. O co chodzi? Jaki jest tutaj problem? Wszyscy wiemy, że kanwą naszych tutaj rozważań jest przede wszystkim encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, Veritatis Splendor, encyklika, która, jak wiemy, skoncentrowana jest przede wszystkim na ukazaniu tej prawdziwej teologii moralnej, tej właściwej nauki moralnej. Wiemy, że życie moralne człowieka realizuje się nie tylko poprzez prywatne, indywidualne decyzje, które zmieniają mnie samego, nie tylko poprzez tworzenie różnych relacji społecznych, ale ono także funkcjonuje bardzo mocno w rodzinie i w życiu społecznym, które przybiera też różne postacie, od życia właśnie gminnego, lokalnego, poprzez życie narodowe, czy też ostatecznie społeczność zorganizowaną poprzez państwo. Tam wszędzie jest pole dla moralności, czyli dla świadomych, dobrowolnych, ludzkich działań, które powodowane jakimś dobrem tworzą ludzki czyn, ludzki uczynek, bo przecież moralność to jest właśnie sfera ludzkich uczynków, pamiętajmy o tym. I teraz, jaki jest główny wątek mojego wystąpienia, na który chciałbym Państwa uwagę zwrócić? Otóż wszyscy czytając encyklikę możemy się ubogacić na wiele różnych sposobów, ale to, na co wydaje się w pierwszej kolejności zwracał uwagę Ojciec Święty, to fakt pewnej dezercji, ucieczki, pewnego nieposłuszeństwa człowieka w stosunku do prawdy. Wyraźnie Ojciec Święty mówi, że pojawiło się w naszej kulturze właściwie zanegowanie posłuszeństwa w stosunku do prawdy. To nieposłuszeństwo w stosunku do prawdy jest jeszcze bardziej i mocniej widoczne wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że temu nieposłuszeństwu tak naprawdę towarzyszy jedna podstawowa rzecz, mianowicie próba wyrugowania z ludzkiego życia moralnego, rodzinnego, społecznego Pana Boga, który jest prawdą, źródłem wszelkiej prawdy, zasadą, dzięki której ostatecznie poznajemy wszelką prawdę. I to zjawisko rugowania Boga z naszego życia moralnego prowadzi, na to wskazuje Ojciec Święty nie tylko w encyklice, która tutaj stanowi przedmiot naszego zainteresowania w jakiś sposób szczególny, do potężnego kryzysu, kryzysu całego naszego życia moralnego, rodzinnego, społecznego, kryzysu, który w istocie rzeczy prowadzi do zagłady, do unicestwienia. Wszystko, co odrywa się, przeczy Bogu, ostatecznie Ojciec Święty to na wiele różnych sposobów powtarza, ginie, nie tylko traci swoją moc,
ginie. No, z perspektywy filozoficznej, bo ja, proszę Państwa, nie jestem ani teologiem moralnym, ani historykiem, jestem z wykształcenia filozofem, przynajmniej staram się być. Wiemy, że kryzys tak naprawdę, który tutaj stanowi przedmiot naszego zainteresowania, on się właśnie wiąże w życiu naszym moralnym, ale i także w strukturze życia społecznego. Z czym? Z odchodzeniem od celu. Celu, który stanowi rację istnienia i działania. I temu odchodzeniu od celu towarzyszy w istocie rzeczy pewna alienacja, pewnego rodzaju zepsucie wszystkiego i w istocie rzeczy utrata racjonalności wszystkiego. I wraz z tym idzie właśnie to obumieranie. Ojciec Święty zaczyna encyklikę od zwrócenia uwagi na to, że dziś wydaje się konieczna refleksja nad całością nauczania moralnego Kościoła, której konkretnym celem jest przypomnienie niektórych fundamentalnych prawd doktryny katolickiej w kontekście współczesnych prób ich podważenia i zniekształcenia. Wewnątrz samej społeczności chrześcijańskiej ukształtowała się bowiem nowa sytuacja, w której wobec nauczania moralnego Kościoła rozpowszechniane są coraz bardziej liczniejsze wątpliwości i zastrzeżenia natury humanitarnej, psychologicznej, społecznej, kulturowej, religijnej, ale także w ścisłym sensie teologicznej. Nie jest to już krytyka częściowa i doraźna, ale próba globalnego, systematycznego zakwestionowania dziedzictwa doktryny moralnej opartej na określonych koncepcjach antropologicznych i etycznych. U źródeł tej krytyki można dostrzec mniej lub bardziej ukryty wpływ nurtów myślowych, które prowadzą do w istocie rzeczy porzucenia związku wolności z prawdą. W ten sposób odrzuca się tradycyjną doktrynę o prawie naturalnym, o powszechności i niezmienności ważności jego nakazów. Uważa się, że niektóre elementy nauczania moralnego Kościoła są po prostu nie do przyjęcia, że magisterium może się wypowiadać w kwestiach moralnych tylko po to, aby w cudzysłowie zachęcać sumienia i w cudzysłowie proponować wartości, z których każdy będzie sam czerpał inspirację do autentycznych decyzji i wyborów życiowych. Czyli na czym polega kryzys współczesny? Na tym, że porzucamy cel, cel jakim jest Bóg i jednocześnie temu porzuceniu celu towarzyszy związanie naszego życia moralnego nie z dobrem realnym, ale z wyimaginowanymi sztucznymi wartościami, które wykreowaliśmy sobie sami. W ten sposób nasze życie moralne realizuje hierarchię wartości, którą każdy sam sobie ustanawia, a cała kultura staje się realizacją wartości, które najczęściej bywają rzeczywistością fikcyjną. Temu towarzyszy, to podkreśla ciągle nieustannie na wiele różnych sposobów Ojciec Święty, infiltracja całej kultury przez laicyzm, czyli taką ideologię, która nakazuje milczeć o Panu Bogu. Temu towarzyszy także świadoma i zorganizowana forma ateizacji kultury ludzkiego życia, czyli taka ideologia, która przeczy istnieniu Pana Boga, neguje Jego istnienie w ogóle. Temu towarzyszy też jawne bezbożnictwo, czyli już agresywna forma walki z Panem Bogiem, Jego religią, Jego objawieniem. Temu towarzyszy wreszcie przekonanie o tym, że sam problem Pana Boga to problem nierozumny, to nie jest problem naukowy, to nie jest problem, nad którym możemy się jakby pochylić racjonalnie,
to problem co najwyżej opcji, wartości, wyborów. W ten sposób Bóg staje się pojęciem, jakimś sakrum, staje się kreacją człowieka. No, każdy normalny człowiek wie, że w tak pojętym, w cudzysłowie, Bogu nie można pokładać nadziei, bo ten Bóg przecież nie zbawi. Z tego tytułu musi zginąć w tej perspektywie sama religia, także związana z tą religią forma życia moralnego i także etyka, która to życie moralne, jakby to powiedzieć, uzasadnia, wyjaśnia i formuje. Bo pamiętajmy, że etyka, która jest tutaj obecna w encyklice i w różnych miejscach nauczania Ojca Świętego, jest to właśnie forma dyskursu, która pokazuje nam nie tylko hierarchię dobra, strukturę czynu człowieka, ale istotnie wychowuje człowieka do tego, żeby być dobrym i w istocie rzeczy czynić dobro w taki sposób, aby to dobro nie tylko rozwijało człowieka, ale ostatecznie służyło drodze realnemu osiągnięciu człowieka, Pana Boga przez człowieka, bo przecież nie wszystko, co człowiek wybiera, realnie prowadzi człowieka do Boga i z tego tytułu jest dobre. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, trzeba szczególnie podkreślać, że to rozbicie naszego życia moralnego, ten cały bałagan, w którym żyjemy, on ściśle wiąże się z porzuceniem metafizyki, czyli poznania filozoficznego, które przez wieki towarzyszyło ewangelizacji, nauczaniu niesionemu przez Kościół katolicki. W sposób szczególny trzeba tutaj podkreślić trzy rzeczy, które zostały w nowożytności zanegowane, a które pochodziły z metafizyki. Pierwszą rzeczą jest rozumienie człowieka. Klasyczna filozofia i związana z nią kultura chrześcijańska posługiwała się określoną wizją człowieka. Jaka to była wizja człowieka? To była wizja człowieka jako istoty obdarzonej po pierwsze niesamowitą godnością, tak wielką godnością, że dla ratowania człowieka Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu po to, żeby ten człowiek mógł osiągnąć wielkie dobro, największe dobro, jakim jest sam Pan Bóg. Tenże człowiek w świetle tej antropologii, pamiętajmy o tym, powstał nie tyle przez samodziałanie sił naturalnych, ale przez ingerencję samego absolutu w świat, który powołuje do bytu człowieka na obraz i podobieństwo samego Boga. Więc ten obraz człowieka, ta antropologia, która przez wieki funkcjonowała w kulturze, ona wspierała bardzo mocno ewangelizację, wspierała to wszystko, co przynosił Kościół. Niemniej jednak za sprawą różnych czynników, ale przede wszystkim za sprawą tych przemian samej filozofii, ten obraz człowieka został zakwestionowany i porzucony. Na rzecz czego? Na rzecz wizji człowieka, który jest ewolutem materii, ewolutem, który w istocie rzeczy niczym się nie różni od innych bytów. Zakwestionowany został zatem także w człowieku rozum. Rozum, który, przypomnijmy, już w czasach Arystotelesa był określany w kategoriach pewnej władzy. Władzy, dzięki której człowiek poznaje prawdę, odróżnia dobro od zła, odróżnia sprawiedliwość od niesprawiedliwości.
ten nowożytny człowiek już nie ma rozumu, ma popędy, pragnienia, potrzeby, nie ma rozumu, nie może więc działać rozumnie. Na marginesie powiedzmy, że temu towarzyszyło także w czasach nowożytnych pewnego rodzaju zniszczenie koncepcji pojmowania samej wiary jako aktu całego człowieka, aktu, na mocy którego człowiek przyjmuje objawioną, pochodzącą od Pana Boga prawdę pod wpływem łaski. Prawda? Wiara jest uznaniem, przyjęciem prawdy pochodzącej od Pana Boga, nieoczywistej prawdy, która to staje się zasadą ludzkiego działania. Pan Bóg musi dać łaskę, ale proszę zwrócić uwagę, jak nie ma rozumu w człowieku, to co przyjmie w człowieku tę prawdę? Oko nie, ucho nie. Prawda jest przecież przyjmowana przez rozum. Więc ten obraz człowieka został zakwestionowany. Wraz z tym obrazem człowieka zakwestionowana została także cała etyka, czyli teoria życia moralnego, która pokazuje, że uczynki ludzkie są w istocie rzeczy formą doskonalenia człowieka, ale jest kres tego doskonalenia, którym jest absolut. W związku z tym wszystkie czyny, które człowiek spełnia, one mają sens tylko wtedy, kiedy prowadzą do celu ostatecznego, jakim jest Bóg. Co się więc pojawia po zanegowaniu Boga? Pojawia się koncepcja jakiejś etyki autonomicznej. Pojawia się koncepcja etyki, w której człowiek jest kreatorem wartości i w istocie rzeczy sam występuje jako istota autonomiczna, autoteliczna, istota, która jest nieskrępowana w niczym. W związku z tym, jeśli ta istota w którymś momencie zdecyduje się likwidować innych ludzi, ma do tego święte prawo, w cudzysłowie święte, bo tak po prostu wybrała. I trzecia rzecz bardzo ważna z tej metafizyki. Zmiany kulturowe, które pojawiły się, na to zwraca uwagę Ojciec Święty, zwłaszcza w pracy niewielkiej wypowiedzi swojej Pamięć i Tożsamość, one w sposób szczególny rozwinęły się w oświeceniu. Oświeceniu, które zaczęło się ideowo od Kartezjusza. Kartezjusza, który pomylił poznanie rzeczywistości z myśleniem o rzeczywistości. Pomylił świat z ideą świata. Pomylił ostatecznie Boga z ideą Boga. Narobił różnego rodzaju bałaganów. W oświeceniu, zwraca uwagę na to Ojciec Święty, pojawia się takie przekonanie, że rzeczywistość nie wymaga do swojego wyjaśnienia, dostrzeżenia właśnie tego, że jest dziełem absolutu, prawda? Że ma swój początek w Bogu, który stwarza świat i stwarzając ten świat, nieustannie tym światem kieruje, pozostawiając w świecie swój zamysł, pozostawiając w świecie także pewne dobro, które ostatecznie stanowi przedmiot miłości także człowieka. Świat staje się masą istniejącą samą przez się, masą w istocie rzeczy przypadkową, nieracjonalną, masą, którą człowiek może dowolnie się podsługiwać, bo w tej masie nie ma ani praw, ani zasad. Jeśli one są, to są co najwyżej wykreowane przez człowieka. W związku z tym te trzy rzeczy ważne leżą u podstaw tego kryzysu, na który zwraca uwagę Ojciec Święty w encyklice. Zmiana antropologiczna, zmiana, jeśli chodzi o klasyczną etykę i zmiana, jeśli chodzi o pojmowanie samego świata, w którym świat staje się jakby rzeczywistością autonomiczną w stosunku do Pana Boga. Przecież tak nie jest. Przecież tak nie jest. Prawda jest inna.
Prawda jest taka, że człowiek jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Pana Boga. Prawda jest taka, że życie nasze moralne ma sens tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest sposobem doskonalenia, realnym, faktycznym nas samych i to w pełnym wymiarze. I ostatecznie kończy się to doskonalenie posiadaniem przez człowieka życia wiecznego. Przez całą encyklikę, wszyscy pamiętamy, przejawia się to zapytanie młodzieńca, który przychodzi bogatego do Pana Jezusa i pyta się ten młodzieniec, właściwie to jak ja mam żyć, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. Więc pamiętamy, że Pan Jezus mówi tak, wypełniaj przykazania, rób to, a jeśli ostatecznie chcesz być doskonały, to sprzedaj wszystko i chodź za mną, rozdaj ubogim. Prawda? Ten młodzieniec z racji tego, że posiadał bardzo wiele majątności, bardzo się zmartwił, bo kochał bardziej majątności niż w istocie rzeczy swojego mistrza, napotkanego nauczyciela Boga. Coś mu przeszkadzało. Otóż świat, w którym żyjemy, i to jest jakby lekcja, którą powinniśmy po lekturze encykliki tutaj dostrzec, jakby zachęca człowieka do tego, żeby kochał ponad wszystko, ponad miarę to, co nie jest Bogiem, co nie jest dobrem nieskończonym. I w ten sposób następuje ten proces alienacji. Środki stają się celem. Cel sam zostaje odrzucony, zrywając więź z Bogiem. Stworzenie musi ginąć. Ale jest jeszcze jeden ważny wątek, na który zwraca uwagę encyklika. To jest sprawa wolności. Cała tradycja kultury klasycznej, filozoficznej, pamiętamy, wiązała wolność z aktem decyzyjnym, z liberum arbitrium, czyli z tym wolnym osądem, który dokonuje rozum ludzki. Prawda? Bardzo wyraźnie jest to obecne u świętego Tomasza, który wskazuje na to, że rzeczywiście wolna jest wola w nas, ale ta wola jest wolna dlaczego? Dlatego, że jej korzenie są jakby związane z rozumem. Rozumem, który poznaje prawdę i pokazuje prawdę o dobru, o tym, jak to dobro ma się do nas samych i jak ma się ostatecznie do celu ostatecznego, jak ono się ma, jakby to powiedzieć, w widocznym dla rozumu naturalnym porządku, zasadach, prawidłach, które rozum ludzki czytają. Z tego tytułu cała klasyczna nauka o wolności, ona pokazywała o tym, że wolność nie jest jakąś ślepą samorzutnością, ale jest właśnie wtedy wolnością, kiedy akt decyzyjny człowieka, akt woli jest pokierowany prawdą. Bez prawdy nie istnieje prawdziwa wolność. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, co się pojawia w czasach nowożytnych, co rozwija oświecenie, co ostatecznie doprowadza do tego wielkiego kryzysu kultury, który chociażby mamy dzisiaj, który przejawia się w zorganizowanym dzieciobójstwie, dokonywanym właśnie w imię wolności. W czasach nowożytnych pojawia się koncepcja wolności, gdzie wolność jest samorzutnością, gdzie wolność jest jakby definiowana negatywnie jako brak fizycznych przeszkód w działaniu, jakichkolwiek przeszkód w działaniu. W tej wizji wolności indeterministycznej istnienie jakiegokolwiek dobra zewnętrznego, istnienie porządku będzie się zjawiło zawsze jako coś opresyjnego, coś, co odbiera człowiekowi autonomię, możliwość jakby samostanowienia, coś, co człowieka poniża. Tymczasem przecież zastajemy świat z hierarchią dobra, z określonym porządkiem. Ten świat możemy poznać, do tego świata możemy się w sposób wolny odnieść. Pojawia się w czasach nowożytnych ta ideologia, ta koncepcja, w której wolność jest bez prawdy,
a nawet musi być czasami w wielu stanowiskach przeciwko prawdzie. Przeciwko prawdzie. Oczywiście to w praktyce życia ludzkiego prowadzi najczęściej do nihilizmu, do jakiejś formy destrukcji, do śmierci. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest stworzeniem, czyli nie jest absolutem. On potrzebuje do swojego istnienia, rozwoju czegoś zewnętrznego w stosunku do siebie samego. Nasz intelekt potrzebuje prawdy do tego, żeby mógł myśleć, żeby mógł analizować. Nasza wola potrzebuje poznania prawdy o dobru, żeby kochać. Bez związku z rzeczywistością ani rozum, ani intelekt się nie rozwiną. Wolność zatem się pojawia. To wszystko ostatecznie prowadzi człowieka do tego buntu przeciwko prawdzie i właśnie braku posłuszeństwa prawdzie. Kryzys, na który zwraca uwagę Ojciec Święty, jest właśnie skutkiem braku posłuszeństwa prawdzie, obediencji, prawdzie. Prawda poznana normalnego człowieka zobowiązuje. Właśnie blask prawdy na czym polega? Na tym, że on udoskonala człowieka i w normalnym stanie rzeczy skłania wolę do miłości. To nie jest zniewolenie, to jest rozwinięcie, to jest udoskonalenie. Pamiętajmy o tym, że cnota posłuszeństwa sama z siebie jest jedną z cnót społecznych. Wszystkie cnoty społeczne, na to zwraca uwagę już w innym miejscu Święty Tomasz z Akwinu, mają swój korzeń w pietyzmie. Pietyzm jest tą bardzo głęboką formą wdzięczności, synowskiego oddania, jakie pojawia się w dziecku, w człowieku na skutek jakby obdarowania życiem, na skutek obdarowania istnieniem. Tak? To, co w sensie właściwym nazywamy pietyzmem, jest właśnie tym rodzajem serdecznej więzi, która to więź z jednej strony uświadamia nam nasze dziecięctwo, czyli mówiąc krótko, pochodność od czegoś innego i zależność od czegoś innego i bycie we władzy w stosunku do kogoś, ale i także uświadamia nam wielką godność, nasze powiązanie z rodzicami. Pietyzm przecież w sferze naszego życia religijnego właśnie rodzi no, naszą pobożność, tę dewocję, którą w języku łacińskim tutaj wyrażamy. Pietyzm w sensie życia społecznego wyraża się w postaci patriotyzmu. Mój byt, moje istnienie jest zależne od ojczyzny, jest zależne od Pana Boga, jest też zależne moje życie, moje bytowanie od najbliższych mi ludzi, mamy, taty, najbliższych dziadków, w związku z tym cześć, ale jak i cześć, to i posłuszeństwo, jak i posłuszeństwo, to i też szacunek. Dlaczego o tych wszystkich rzeczach mówimy? Dlatego, że w świetle encykliki możemy dostrzec bardzo wyraźnie, że współczesny kryzys naszego życia moralnego spowodowany wyrzuceniem Boga na wiele różnych sposobów zachęca nas do tego, żeby na wiele różnych sposobów pojawiło się w naszym życiu to zawołanie diabelskie non serviam, nie służę. To zawołanie ostatecznie ma swoje źródło w pysze. No i jak wiemy z perspektywy teologicznej, no, doprowadza nas do upodobnienia człowieka do diabła. Przejdźmy jednak do zasadniczego wątku mojego wystąpienia, a zatem do odpowiedzi na pytanie, jaki jest ten blask prawdy w naszym życiu rodzinnym i społecznym. O tych sprawach w istocie rzeczy
mamy najwięcej w samym końcu encykliki, to jest w tych fragmentach mniej więcej od 98, w których Ojciec Święty zwraca uwagę na wielkie, wielkie tutaj spustoszenie spowodowane właśnie odchodzeniem człowieka od prawdy. I do czego nas zachęca? Zachęca nas do kilku ważnych spraw. Po pierwsze do tego, ażebyśmy w świetle tej prawdy, którą daje nam Ewangelia, w której daje nam także rozum pokierowany, na nowo byli wierni godności człowieka w życiu społecznym i to na wiele różnych sposobów. Na nowo postarali się o sprawiedliwość i to integralnie pojętą sprawiedliwość. Na nowo zabezpieczali nasze życie społeczne przed totalitaryzmem, tym totalitaryzmem, który właśnie pokazuje się jako rzeczywistość zakamuflowana, oparta na fikcjach, nie na prawdziwym dobru. Ten blask prawdy w życiu społecznym zachęca nas do tego, żebyśmy na nowo powrócili do kultury duchowości miłosierdzia, czyli do tej formy życia, w której wychodzimy do drugiego człowieka dotkniętego złem i bezinteresownie to zło usuwamy. To jest droga poprawy naszego życia i nakaz wynikający z blasku prawdy. I rzecz piąta, ważna, musimy powracać do ewangelizacji. Dlaczego? Dlatego, że wraz z dechrystianizacją, w 108 fragmencie o tym pisze Ojciec Święty, następuje właśnie totalny rozkład całego życia moralnego, a wraz z tym całego życia społecznego, wszystkich struktur. I ostatecznie na co można postawić, mówi Ojciec Święty, na to, aby w życiu społecznym zmierzać nie tylko do wygody, do dobrego życia szczęśliwego, ale dostrzec wartość ludzi świętych. Nie tak dawno mieliśmy w naszym narodzie szczęście obchodzić tutaj moment ważny, chodzi o rodzinę Ulmów. Oni świadczą o tym, co znaczy przyjąć Pana Boga do rodziny, co znaczy to przyjęcie Pana Boga do rodziny potem w życiu społecznym. To wszystko wiąże się właśnie ze świętością. Dziękuję serdecznie za uwagę.